Okej, jesteśmy. To są ci osiedleńcy, o których mówiła Tandy. Pogadajmy z nimi. Przykro mi, przybyszły, ale nie mam czasu na pogawędki z tobą. Zaczekaj, dlaczego nie chcesz ze mną porozmawiać? Jesteśmy społecznością bardzo szanującą prywatność. Nie chcemy żadnych kłopotów ani wpływów z zewnątrz. Proszę, zostaw nas. Dobra, a może z tobą pogadamy? Witaj, jestem Rebeka. Czy możemy porozmawiać na osobności? Jasne, gdzie możemy porozmawiać w cztery oczy? Dziękuję, możemy przejść do mojego namiotu. Tutaj możemy bezpiecznie porozmawiać. Najpierw muszę cię o coś zapytać. Co chcesz wiedzieć? Co się tu dzieje? Nazywamy to miejsce przytułkiem, bo założyli je bezdomni z wielu różnych miast. Może nie jest najpiękniejsze, ale to wszystko, co mamy. Na zachód stąd leży miasto zwane RNK. Wiedzą o naszym istnieniu od dawna, ale ani nam tu nie przeszkadzali, ani pomagali. Jednak teraz nagle przypomnieli sobie, że te ziemie należą do nich i koniecznie chcą je odzyskać. Przysyłają tutaj swoich ludzi, którzy mają nas przekonać do przesiedlenia. Oni po prostu nie rozumieją, że my nie mamy dokąd pójść. Nie przetrwamy na pustkowiach. A czego tak bardzo od was chcą? Cóż, mamy tu jedną z tych wielkich krypt. Chyba ma numer 15. Zapewne chcą ją splądrować w poszukiwaniu starej technologii. To wiele wyjaśnia, bardzo mi pomogłaś. Ale muszę cię jeszcze o coś zapytać. Kto tu rządzi? To będzie Zeke. On tu wszystkim kieruje. Znajdziesz go w tamtym budynku. Dzięki. Opowiedz mi o krypcie. Cóż, nie wolno nam o tym mówić, ale skoro potrzebuję twojej pomocy... Krypta jest teraz remontowana przez Dariona. To nasz dobroczyńca. Jak już naprawy zostaną ukończone, wszyscy się tam wprowadzimy. Tam będziemy bezpieczni od bandytów, łowców i innych rzezimieszków. Jak na razie udało mu się uruchomić tylko systemy zaopatrywania w żywność i wodę. Wiesz, to dziwne, że udało im się naprawić coś tak skomplikowanego, a nie mogli sobie poradzić z oświetleniem. Cały kompleks jest oświetlany pochodniami. W każdym razie Darion nie życzy sobie, żeby ktokolwiek wiedział, co się dzieje w krypcie. Boi się, że jak ktoś się dowie, to wyrzucą nas stąd siłą. Więc kazał nam przepędzać wszystkich wścibskich gości, zwłaszcza z RNK. Muszę wiedzieć więcej. No dobra, porozmawiajmy teraz o twoim problemie. Mam córkę imieniem Chrissy. To dobra dziewczyna, chociaż trochę pędzi wiatr. Lubi włóczyć się po okolicy i wtykać nos tam, gdzie nie powinna. Mimo to ma dość rozsądku i zwykle nie sprawia kłopotów. Dlatego często pozwalam jej robić to, na co ma ochotę. Tydzień temu Chrissy nie wróciła na noc do domu. Pytałam ludzi, ale nikt jej tego dnia nie widział. Próbowałam ją sama odnaleźć, ale Zeke, który jest tu swego rodzaju burmistrzem, stanowczo mi zabronił. Powiedział, że samotne poszukiwania są zbyt niebezpieczne. Powiedział, że jego ludzie się tym zajmą, ale oni też jej nie znaleźli i powiedzieli, że Chrissy została pewnie schwytana przez łowców niewolników. Nie wiem dlaczego, ale mam przeczucie, że nie schwytali jej łowcy niewolników. W powietrzu wisi coś niedobrego. No i to wrażenie, że ktoś bez przerwy mnie śledzi. Czuję się tak, od kiedy Zeke dowiedział się ode mnie o zaginięciu Chrissy. Szukam kogoś, kto pomoże mi odnaleźć moją córkę. Może ty, błagam. Dobrze, Rebeko, spróbuję ci pomóc. Dziękuję ci. Nie wiem, jak ci się za to odwdzięczę. Zaczekam tu, aż przyprowadzisz. Hej, ktoś na zewnątrz nas podsłuchuje. Widziałam cień na ścianie namiotu. Uciekli w tamtą stronę, wskazuje na północny wschód. Na pewno wszystko usłyszeli. Spróbuję ich zatrzymać. Tak. Nazywam się Zeke. Przykro mi, ale nie mam czasu na rozmowę z tobą. Zresztą w tym mieście nie ma nic, co powinno cię interesować. Im szybciej wyruszysz w drogę, tym lepiej. Chcę tylko zapytać o kilka rzeczy. Niestety, odpowiedzi właśnie się nam skończyły. Może wrócisz, jak otrzymamy nową dostawę?
Coś tu jest nie tak w tym mieście. Dobra, idziemy szukać tej córki, tej kobiety. A ty co? Cześć, jestem Dalia. Pomóc ci w czymś? Widziałaś kogoś przechodzącego tędy w pośpiechu? Codziennie widzę ludzi przechodzących tędy. Prawdę mówiąc, nie zwracam na nich szczególnej uwagi. Słuchaj, życie młodej dziewczyny od tego zależy. Życie córki, której matka zamartwia się na śmierć. Proszę, czy możesz mi pomóc? Gówno mnie to obchodzi. Przepraszam, jestem tylko najemniczką, która ma stać tutaj i pilnować tego szlaku. Nie wiem, co się dzieje tutaj w okolicy. Kiedyś też miałam córkę. Tak, przechodził tędy jakiś gość. Przepuściłam go, bo znał właściwy znak rozpoznawczy. Taki sam jak twój. Przechodź. Ja stąd spadam. Dzięki. Okej. I mamy tu bandytów. Tak, można się zakraść za ten budynek i uwolnić tą dziewczynę. Można dyplomatycznie przekonać go, żeby dał nam klucz i pozwolił ją wypuścić. No albo można z nimi walczyć. Powinienem cię rozwalić na miejscu, ale trochę mnie ciekawi. Co mi powiesz, żeby ocalić życie? Dobra, nie będziemy się z nimi cackać. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, koleś. A ja ci pokażę wszystkie pozostałe. Tak. Nie spodobała mu się ta odpowiedź. I Markus załatwił go. Jeszcze ktoś tu biegnie. Już nie biegnie. Okej. Zobaczmy. O, amunicja. I karabin snajperski. Markus, weź to, a amunicję weźmie Cassidy. A co on miał? Klucz. Trochę Cassie i Steampaka. Jest tutaj. Użyjmy tego klucza. Jak myślisz, że uda ci się mnie zgwałcić, to bądź pewien, że najpierw zrobię ci krawat z jaj i zawiążę ci go na szyi. Kapujesz? Chcę wiedzieć, kim jesteś i co się tutaj dzieje. W skrócie, nazywam się Chrissy i jestem z osiedla. Kiedy w ubiegłym tygodniu badałam okolice, znalazłam tamto wejście. Myślałam, że to może być opuszczona kopalnia czy coś, więc postanowiłam to sprawdzić. Tyle, że to nie jest kopalnia. To ukryte wejście do krypty 15, która jest używana jako baza przez bandytów zwących siebie Hanami. Złapali mnie, kiedy węszyłam w pobliżu. Ich przywódca, Darion, kazał mnie zamknąć tutaj. Ludzie z przytułka chronią tych gości, pomagając utrzymać istnienie krypty 15 w tajemnicy. Ale nie wiedzą, co się tu naprawdę dzieje. Darion powiedział nam, że krypta jest remontowana, żebyśmy w przyszłości mieli bezpieczne miejsce do życia z mnóstwem jedzenia i wody. Ale to wszystko kłamstwo. Byłam tam i rozejrzałam się trochę. Krypta jest martwa, a maszyny produkujące żywność i dostarczające wodę nie działają. Wszystko, co od nich dostajemy, pochodzi z grabieży. Posłuchaj, muszę wrócić do domu i ostrzec wszystkich o tym, co się tu naprawdę dzieje. Nie możemy pomagać tym potworom. Pomożesz mi się stąd wydostać? W porządku, zabiorę cię do domu. Wow, jak szybko pobiegła.
Nie, to nie ten namiot. Tutaj. To tobie zawdzięczam ocalenie mojej córki. Będę twoją dozgonną dłużniczką. Dziękuję. Zaczekaj tutaj, porozmawiam z Chrissy, a potem chcę ci coś powiedzieć. Dobrze. Moja córka wszystko mi opowiedziała. Trudno mi uwierzyć, że Darion jest takim potworem. Po tym wszystkim, co dla nas zrobił. I pomyśleć, że byliśmy dla niego wyłącznie przykrywką jego bandyckich działań. Zapewniam cię, że tak dalej nie będzie. Zeke dowiedział się już o wszystkim i chce się z tobą widzieć. Musisz natychmiast z nim porozmawiać. Dzięki! I 2500 PD za ten quest. Idziemy pogadać z Zeke. Rebeka powiedziała mi, ile ci zawdzięcza. Muszę cię przeprosić za przyjęcie, które ci poprzednio zgotowałem. Myliłem się co do ciebie. W czym mogę ci pomóc? Mam kilka pytań. Co chcesz wiedzieć? Gdzie znajduje się wejście do krypty? Za tamtymi drzwiami, ale jest zamknięte od wewnątrz i zabezpieczone pułapkami. Nie mam pojęcia, jak je otworzyć. Czekaj chwilę. Jakiś czas temu znalazłem tę kartę. Nie mam pojęcia, do czego może służyć. Rebeka twierdzi, że wiesz o jakichś drzwiach, za którymi trzymali Chrissy. Może ta karta je otworzy. Proszę, oto ona. Dzięki, spróbuję. Pracujesz dla Dariona? Tak, jestem swego rodzaju łącznikiem między nim a mieszkańcami. Nie powiem, żebym był z tego dumny. Szczególnie teraz, kiedy wiem, co on knuje. Co zamierzasz zrobić z bandytami? Nic, oni mają spluwy, kontrolują wodę i żywność. A to znaczy, że oni tu rządzą. Kropka, bez pomocy Dariona nie przeżyjemy tu zbyt długo. Może jednak rozważycie przyjęcie oferty RNK? To zależy, co masz na myśli. Dołączcie do RNK, pozwólcie im przyłączyć wasze ziemię i dajcie dostęp do krypty. W zamian oni nauczą was rzeczy, które pozwolą wam przetrwać na tym pustkowiu i zaoferują ochronę. Nieźle, podoba mi się. Jeśli uda ci się namówić RNK na takie warunki, to możemy się dogadać. Ale widzisz, ktoś musi jeszcze zająć się Darionem i jego zbirami. Lepiej zrobić to teraz, zanim zorientują się, co się święci i przygotują się należycie do odparcia ataku. Trzeba natychmiast wyłączyć Dariona z gry. Zrobisz to? Zaskoczenie będzie twoim dodatkowym atutem. Tak, pewnie masz rację. Świetnie, powodzenia i dziękuję. No to idziemy walczyć z bandytami. Tak, karta będzie potrzebna. I oczywiście bronie. Tutaj są te drzwi. Okej, otwarte. Teraz tak, przeładujmy tą broń. I idziemy. No i proszę, mamy bandytów. Co do diabła, nie kojarzę cię. Kim ty do cholery jesteś? Tak, można im powiedzieć, że mamy na imię Pat i że jest to pierwszy dzień w pracy. Wtedy nas nie zaatakują. No ale jeśli mamy zlikwidować ich przywódcę, to potem jak będziemy wracać, to i tak byśmy musieli z nimi walczyć. Więc walczymy teraz. Tutaj jest mój identyfikator. Pozwól, że ci go pokażę. Dobra, Mondralo, pokaż co potrafisz. Ups. Ma broń maszynową. I już po niej. Ale tutaj mamy więcej bandziorów. Cassidy zadał krytyka. Zmieńmy na tą broń. Krytyk 51.
I twoja kolej. Czy to wszyscy? Chyba nie. Tutaj dwóch. Leży. Okej, pokonani. Zobaczmy, czy mają coś cennego. Steampaki. A ten? O, Sig Sauer. A tamci? Karabin szturmowy. I dwa steampaki. Tutaj jeszcze. Pociski i strzelba. A, już nie udźwignę strzelby. Tak, Sulik. Weź tam amunicję. A ta amunicja dla Cassidy'ego.